rozpoczęliśmy pracę, od razu okazało się, że jestem przeznaczony do ekipy, która będzie strzelać rakiety w Ustce na poligonie wojskowym. To był rok 1966. A więc już od przeszłego roku te odstrzały rakietowe, to właściwie już eksploatacja rakiet Meteor 1 na terenie poligonów Ustce już rozwijała się w całej pełni. Widać było od razu od samego początku dla mnie, dla młodego pracownika, jaki ogrom prac organizacyjnych musiał być spełniony, wykonany, żeby doprowadzić do odstrzału jednej rakiety, prawda, w danym terminie. Mianowicie te rakiety trzeba było odebrać w Instytucie Lotnictwa w Warszawie, bo Instytut był producentem tych rakiet. Następnie przewieźć te rakiety ciężarówką do Ustki, zmagazynować je tam w magazynie wojskowym. Następnie zakwaterować się tam w Ustce. No i teraz skoordynować wszystko ze służbami wojskowymi, żeby można było wjechać na teren wojskowy, żeby można było te wszystkie rakiety przewieźć i tak dalej, i tak dalej. No, pierwsza rzecz to było ustawienie wyrzutni w terenie. No więc wyrzutnie przywożono samochodem ciężarowym i kilka osób, 3-4 osoby mogły tą wyrzutnię rozłożyć. No i na drugi dzień na przykład, kiedy pogoda była sprzyjająca, o godzinie 12 czasu Greenwich można było dokonać odstrzału rakiety. I tutaj chciałem od razu, moje pierwsze wrażenie to było to, że ta rakieta Meteor 1 była doskonale nie tylko zaprojektowana, jak później się dowiedziałem, projekt, te podstawowe założenia techniczne, to były autorstwa późniejszego profesora Jacka Welczewskiego, wtedy magistra inżyniera. Natomiast wykonawstwo całe, to była praca zespołów Instytutu Lotnictwa. I rzeczywiście ta rakieta była tak prosta, że mogę powiedzieć, to było zawsze moją tajemnicą, ja tego nigdy nie mówiłem, po raz pierwszy to mówię. Była taka sytuacja, że dwóch kolegów zachorowało i udałem się sam na poligon tam wojskowy i sam ustawiłem rakietę. Sam ustawiłem grot na silniku rakiety, wszystko podłączałem zgodnie z instrukcją i następnie o żądanej godzinie odpaliłem rakietę. To świadczy, nie chodzi o to, żebym się chwalił, tylko chodzi o to, jak ten system był prosty w obsłudze, że mogła go wbrew przepisom, to absolutnie było wbrew przepisom, ja to nigdy się do tego nie przyznałem. Mogła to jedna osoba to wykonać. Ten zespół, do którego zostałem włączony, charakteryzował się tym, że wiedział, co ma robić, każdy miał swoje zadania i nikt się nie ociągał z pracą, mimo że przecież te pensje były marne. Także to nie o to chodziło. Myśmy też byli zarażeni tym w pewnym sensie entuzjazmem naszego szefa, Jacka Walczewskiego. To eksploatacja rakiet Meteor 1, to były pomiary wiatrów stratosferycznych za pomocą wyrzucanych z rakiety dipoli, które były śledzone przez wojskowe stacje radiolokacyjne umieszczone kilka kilometrów dalej. Te kontakty magistra Jacka Walczewskiego z ówczesną dyrekcją Państwowego Instytutu Hydrologiczno-Meteorologicznego w Warszawie
doprowadziły do tego, że tam cały ten sztab decydentów Instytutu prawdopodobnie uległ argumentacji Jacka Walczewskiego, że rakiety mogą być użyte do badania wiatrów stratosferycznych, a więc do określania prędkości kierunków rozprzestrzeniania się ewentualnych powstających wówczas zanieczyszczeń radioaktywnych wynikających z wybuchów jądrowych, które wówczas prowadzone były na świecie. I to doprowadziło do uruchomienia dużych pieniędzy. Ja pamiętam, wydaje mi się, że pamiętam, że wtedy, w latach 60. rakieta Meteor 1 kosztowała 55 tysięcy. No więc to nie jest, jeżeli tych rakiet było tam 200 kilkadziesiąt wystrzelonych, to jest duża kwota. No więc to były te początki wykorzystywania rakiet Meteor 1 na poligonie wojskowym w Ustce. Później zaczęto się rozglądać nad możliwością uzyskania jakiegoś stałego miejsca, który by ewentualnie mógł należeć do Instytutu. Tym bardziej, że rozpoczęły się rozmowy z Instytutem Lotnictwa w sprawie budowy rakiety, która by mogła wynieść sondę pomiarową, a więc nie pomiary wiatrów stratosferycznych metodą dipoli swobodnie opadających, lecz na przykład za pomocą sondy, która opada na spadochronie, wyniesiona przez rakietę na pułap. Tutaj mieliśmy do czynienia z tak zwanym systemem odzewowym, to znaczy sonda nadawała sygnał, ten sygnał był odbierany przez stację odbiorczą, następnie stacja odbiorcza wysyłała taki sygnał w kierunku tej sondy, który powodował zatkanie tej lampy na tam milisekundy. I wtedy ten moment zatkania był odbierany z kolei przez stację odbiorczą. I w ten sposób odbierano dokładnie, można było określić odległość, pozostałe współrzędne za pomocą położenia anteny, to znaczy kąty, prawda, współrzędne kątowe. Wtedy, kiedy trwały te próby rakiety Meteor 2, no to też byłem w tych zespołach, które jeździły już do bazy, którą zbudował Państwowy Instytut Hydrologiczno-Meteorologiczny, zbudował w Łebie, która to baza do dzisiaj istnieje jako muzeum. I tam Instytut Lotnictwa robił próby samej rakiety. Już bodajże w 1968 roku, o ile pamiętam, zostało ustalone, że ze względu na bardzo duże koszty eksploatacji i budowy rakiety Meteor 2 zostanie wykonanych tylko 10 sztuk tych rakiet. Także wiadomo było, że te ostatnie, mieliśmy nadzieję, przynajmniej 3 ostatnie sztuki będą nam oddane do prób z sondą rakietową. No i tak się stało, z tym, że ponieważ były bardzo duże trudności z wypełnieniem warunków technicznych, jakie ta rakieta Meteor 2 miała spełniać, do ostatnich 3 sztuk rakiet zastosowano takie silniki wspomagające, tak zwane boostery, czyli 2 silniki rakiet Meteor 1, które miały zwiększyć prędkość początkową rakiety. Bo sprawa polegała na tym, że ta rakieta przy próbach poprzednich nie osiągała nigdy żądanej wysokości, dlatego że wskutek poprzez wiatr od morza kładła się i wylatywała na wysokość najwyżej 25-15, trudno mi powiedzieć, w każdym razie bardzo niskie wysokości. Tak więc, żeby wykorzystać te ostatnie sztuki rakiety, zastosowano te boostery, o których wspomniałem.
w 72 roku pierwsza taka właśnie udana próba rakiety Meteor 2 z sondą, którą myśmy wykonali, się odbyła. Sonda oddzieliła się od rakiety na pułapie. Jak się okazało, mniej więcej było około 90 km. Stacja odbiorcza nawiązała kontakt z tą sondą gdzieś od około 60 km. I od 60 km do jakichś 20 km był pomiar temperatury i pomiar prędkości i kierunku wiatru, no, z położenia tego spadochronu z sondą, prawda? Można było to policzyć. Także ten odstał, ta próba zakończyła się pełnym sukcesem. Mogę tutaj wrócić na chwilę do tych rakiet, do eksploatacji na rakiet Meteor 1, Meteor 2, Meteor 3 w naszej bazie w Łebie. I przypomnieć to, że ta baza została wykonana poprzez adaptację dawnej niemieckiej bazy rakietowej. Także tam zaadoptowano te budynki, które tam były, jak również te wszystkie poniemieckie urządzenia żelbetonowe, które tam były, i na tym terenie zamontowano tą wyrzutnię rakiet Meteor 2 i Meteor 3. A później również stanęła na tym terenie wyrzutnia rakiet Meteor 1. Ta nasza koncepcja użycia rakiet takich jak Meteor 1, Meteor 3 nad morzem, no to była koncepcja idealna. I na pewno, ponieważ było bardzo duże zainteresowanie rakietami Meteor 1, przecież profesor Walczewski, jeszcze wtedy nie profesor, był w Indiach i tam skonstruował dla Hindusów rakiety według własnej konstrukcji. I te próby były tam bardzo udane, więc tam mógł to realizować. Jeżeli chodzi o Meteora 1, to było zainteresowanie zakupem Meteora 1. I nawet doszło do tego, że kilka sztuk zakupiło NRD. Tylko o ile ja pamiętam, to Instytut Lotnictwa sprzedał kilka rakiet. Wydaje mi się, że 3, ale może więcej. Takie, no ale to miało znaczenie takie po prostu, ja wiem, propagandowe, że w Niemczech wystawiono 3 rakiety, czy jedną, czy dwie, trudno mi powiedzieć, ile tam, ale dalej i tak tego nie robiono. No więc tutaj na pewno, gdyby się znalazły pieniądze i gdyby było poparcie jakieś, no to pewnie by można było jeszcze przez jakiś okres czasu te rakiety używać. No i w zasadzie, gdybym myśleć o tym, tak jak ja jestem przekonany, że profesor Walczewski myślał o tym, że dobrze byłoby kiedyś, żeby Polska miała swojego satelitę na przykład. No. Tym bardziej, że tutaj były te sukcesy z tymi rakietami produkowanymi w Instytucie Lotnictwa. Więc oczywiście były przy kawie rozmowy na ten temat. No tu jakbyśmy mieli pieniądze, to byśmy mogli zrobić to, moglibyśmy tak, a można byłoby zrobić 2 stopnie, a to, a tamto, owo i tak dalej. Właściwie tak rzutem na taśmę udało się to, że poprzez ustawienie tych 2 boosterów, które zwiększały tą prędkość startową rakiety, To doprowadziło do uzyskania takiej niespodziewanej zupełnie wysokości rzędu 90 km, 90 paru, może nawet i 100. Ale rozwinięcie rakiet Meteor 3, czy myślenie o rakiety tego typu, tam były mowa o Meteor 4, Meteor 5, rozmaite były plany w Instytucie Lotnictwa, to owszem, gdyby się znalazły środki, ale nie w Instytucie Meteorologii. Trudno sobie wyobrażać, że Instytut Meteorologii byłby, prawda, organizował kosmiczne jakieś programy. Instytut Meteorologii to jest, jak sama nazwa wskazuje, meteorologia. Wprawdzie była tak zwana meteorologia kosmiczna, ale to chodziło nie o meteorologię w kosmosie, tylko o to kosmicznymi metodami badanie meteorologicznych zjawisk na Ziemi, prawda, czy nad Ziemią.
Także mówię, gdyby realizowany jakiś program kosmiczny, no to musiałby być w zupełnie innym układzie organizacyjnym, w zupełnie innej instytucji.